To będzie katastrofa dla naszego miasta i całego regionu, grzmią związkowcy. Elektrownia w Rybniku ma zostać zamknięta szybciej niż zapowiadano. Do końca przyszłego roku przestanie produkować energię elektryczną z węgla, a do końca sierpnia 2026 także ciepło. Dlatego pracownicy elektrowni pojawili się dzisiaj przed Urzędem Miasta w Rybniku. Fatima Orlińska. Tłumnie zebrali się przed siedzibą rybnickiego magistratu, by samorządowcy usłyszeli ich sprzeciw. Choć elektrownia należy do spółki Skarbu Państwa, a miasto nie ma w niej udziału, liczą na wsparcie prezydenta i radnych. Chodzi przede wszystkim o ludzi i ich miejsca pracy. Pracuje jednak tutaj dość dużo pracowników, prawie ponad 500 osób. Dodatkowo jeszcze firmy, kopalnie, które pozbędą pracy. I to jest dla nas przykre, że tyle ludzi bez pracy zostanie. No niby tam budują tą elektrownię gazową, no ale do tej elektrowni gazowej wątpię, żeby tam wszyscy pracownicy, którzy stracą pracę, się dostali. No a ciepło ma być prawdopodobnie podawane tam, ale też pogłoski takie, z pogłosków tak słyszę, że ma być ciepło podawane, ale olejem, grzane olejem, czy ten, to będzie, mi się wydaje, że to chyba dwa razy tyle, co teraz płacimy. W elektrowni faktycznie zatrudnionych jest około 500 pracowników, ale razem z firmami zewnętrznymi liczba osób, które mogą stracić pracę, oscyluje w granicach 1200. Zgodnie z umową społeczną podpisaną 4 lata temu, elektrownia miała wytwarzać ciepło do 2030 roku. Stąd niespodziewane decyzje spółki zaskoczyły pracowników, którzy zarzucają zarządowi brak dialogu. My spalamy rocznie około 1,5 miliona ton węgla. To jest wydobycie około 2 kopalń. W związku z tym, jeśli nie będzie spalania tego węgla, to również nie będzie zbytu na ten węgiel. Reasumując, nie będzie zbytu, nie będzie potrzeby kopalni. Nie będzie potrzeby kopalni, to tak jak teraz nasz prezes przyjeżdża, mówi, że zamyka elektrownię Rybnik, przyjedzie prezes PGG czy tego koksu i powie, że nie macie zbytu na swój towar, musimy was zamknąć. Tak? Także to jest efekt domina i na pewno to odbije się na całym regionie. Na co pracownicy nie chcą pozwolić. Uważają, że Rybnik, a nawet cały Śląsk, może podzielić losy Wałbrzycha. Dlatego temat ten został podjęty na sesji Rady Miasta. W jej trakcie dyrektor rybnickiego oddziału spółki Witold Kania odczytał list prezesa PGE, w którym ten deklaruje, że ze stroną społeczną trwają rozmowy, a pracownicy mają otrzymywać oferty nowego zatrudnienia. Zapewniam, że zostaną podjęte odpowiednie działania mające na celu zabezpieczenie ciągłości dostaw ciepła do czasu powstania możliwości zmiany jego dostawcy lub do czasu wynikającego z obowiązujących regulacji prawnych lub zawartych umów. Działania PGE odbywają się zgodnie z planem i z zachowaniem najwyższych standardów, przepisów prawa, a przede wszystkim z myślą o mieszkańcach i pracownikach. Prezes dodał również, że zakład otwarty jest na rozmowy i propozycje dotyczące jego przyszłości. Nie dają wiary temu sami pracownicy, a miasto zadeklarowało im wsparcie, apelując w tej sprawie do premiera Tuska. Jest to dla nas ważna sprawa, dlatego że po pierwsze mówimy o miejscach pracy, a po drugie mówimy o kwestii dostarczania ciepła do osiedla na terenie miasta Rybnika, ale również bezpieczeństwa energetycznego. Jeżeli chodzi o kwestię ciepła, 21 października odbędzie się pierwsze spotkanie grupy roboczej, o której mówił pan dyrektor. My się dzisiaj spotkaliśmy z panem dyrektorem elektrowni Rybnik i rozmawialiśmy o tym spotkaniu. I grupa robocza będzie dalej prowadzić tematy, które dotyczą ciepła i zasilania osiedla w Rybnickiej Kuźni właśnie z terenów obecnej elektrowni Rybnik. Jednocześnie prezydent oczekuje, że pracownicy elektrowni będą wiedzieli, z jakich rozwiązań osłonowych mogą korzystać. Pracownicy twierdzą, że średnia wieku w zakładzie to 50+, w związku z czym na rynku pracy się nie odnajdą, a wielu zostało kilka lat do emerytury. Podkreślają również, że w alternatywnej elektrowni gazowej zatrudnienie może znaleźć wyłącznie około 60 osób. Jeżeli zarząd elektrowni nie zmieni zdania i decyzje pozostaną w mocy, zapowiadają eskalację protestów.